Lasst uns aus Psalm 27 lesen. Przeczytajmy Psalm 27. Lesen wir Vers 1 und Vers 4, 5 und 6. Wiersze 1, 4, 5, 6. Psalm 27. Dawidowy. Pan światłością moją i zbawieniem moim. Kogóż bać się będę? Pan ochroną życia mego? Kogóż mam się lękać? 4. O jedno prosiłem Pana, o to zabiegam, abym mógł mieszkać w domu Pana przez wszystkie dni życia mego, by oglądać piękno Pana i by odwiedzać świątynię Jego. Bo skryje mnie w dzień niedoli w szałasie swoim, schowa mnie w ukryciu namiotu swego, postawi mnie wysoko na skalę. Teraz wznosi się głowa moja nad nieprzyjaciółmi, którzy mnie otaczają. W namiocie Jego będę składał ofiary przy okrzykach radości. Będę śpiewać i wysławiać Pana. I 14 wiersz. Miej nadzieję w Panu, bądź mężny i niech serce Twoje będzie niezłomne. Miej nadzieję w Panu. Ein uraltes Wort aus der Bibel. Bardzo stare, można by powiedzieć, że prastare słowo z Biblii. 3500 Jahre alt. Mniej więcej 3500 lat. Als David gelebt hat auf dieser Erde, hat er Erfahrungen gemacht mit Gott. Gdy Dawid żył na tej ziemi, to miał pewne doświadczenia z Bogiem. Aber das Besondere ist, dass diese Worte immer noch aktuell sind. Ale to, co jest szczególne, to to, że te słowa ciągle są aktualne. Wo gibt es so etwas auf dieser Erde? Gdzie jest coś takiego, co, o czym tutaj czytamy na tej ziemi? Und Gott möchte uns ansprechen und uns helfen und uns ermutigen, um die gleichen Erfahrungen wie David zu machen. I Bóg chce do nas przemówić, chce nas tak dotknąć, pokrzepić, abyśmy doświadczyli tego samego, czego doświadczył Dawid. Das macht eben das Wort Gottes aus. Es ist lebendig. I to właśnie charakteryzuje Słowo Boże. Jest żywe. Und eins ist sicher, Gott ändert sich nicht. I jedno jest pewne. Bóg się nie zmienia. Und das ist gut so. I to jest dobrze, że tak jest. Sonst wären wir völlig unsicher. Bo w przeciwnym razie bylibyśmy niepewni. Die Welt um uns her ändert sich. Świat wokół nas się zmienia. Was vor 20 Jahren noch gut und richtig war, wird heute auf den Kopf gestellt. To, co 20 lat temu było jeszcze dobre i właściwe, dzisiaj jest już uważane za przestarzałe. Wenn wir die Psalmen betrachten, können wir sie auf vier verschiedene Weise betrachten. Gdy zajmujemy się psalmami, to możemy się nimi zajmować na cztery różne sposoby. Zum einen können wir uns ansehen, was David buchstäblich auf dieser Erde erlebt hat. Po pierwsze, możemy oglądać to, co Dawid dosłownie przeżył na tej ziemi. Wann hat er diesen Psalm geschrieben? Kiedy napisał ten psalm? Ein Psalm von Not, von Verfolgung, von Feinden. To był psalm w czasie, gdy był prześladowany, gdy był w trudnej sytuacji, gdy nieprzyjaciele nacierali na niego. In Vers 2 und 3, die wir nicht gelesen haben, dann spricht er von Feinden, die ihm nachjagen, ihm nach dem Leben trachten. Drugi i trzeci wiersz, których nie czytaliśmy, właśnie to widzimy. War das vielleicht in der Zeit, als er vor Saul fliehen musste? Czy może to było w tym czasie, gdy musiał uciekać przed Saulem? Als er gejagt wurde wie ein Rebhuhn über die Berge? Gdzie był ścigany jak to zwierzę po górach. Vielleicht war es auch in der Zeit, wo er vor seinem eigenen Sohn Absalom floh. A może to był ten czas, gdy uciekał przed swoim synem Absalomem? Wir wissen es nicht genau. Nie wiemy dokładnie. Die Psalmen können wir auch betrachten, indem wir es prophetisch sehen auf den Überrest des Volkes Israel. Psalmy możemy też rozważać w sposób proroczy, gdy odniesiemy je do resztki izraelskiej. Denn die Psalmen sprechen uns davon, dass Gott mit seinem Volk, und zwar mit dem gläubigen Überrest, wieder anknüpfen wird. Bo psalmy też mówią o tym, że Bóg będzie kiedyś działał ze swoim ludem, z Izraelem. Und wir wissen, dass auch sie durch ganz schwierige Tage gehen werden, durch die Drangsal. I wiemy, że oni też będą musieli przejść przez bardzo ciężki czas, przez czas ucisku. Aber Gott ist derselbe. Ale Bóg jest ten sam. Und wird auch für sein Volk der Gott sein, der Fels ist. I on dla swojego ludu będzie tym Bogiem, który jest skałą. Wir können die Psalmen auch betrachten, indem wir denen Jesus anschauen. Możemy psalmy rozważać tak, że będziemy w nich widzieć Pana Jezusa.
Die Bibel spricht überall von dem Herrn Jesus. Tak w ogóle to Biblia we wszystkim, każdym punkcie mówi o Panu Jezusie. Fällt es uns leicht, das zu entdecken. Czasami bardzo łatwo to widzimy. Manchmal müssen wir etwas graben. Czasami trzeba się doszukać tego. Aber auch hier in unserem Psalm können wir den Herrn Jesus finden. Ale i w naszym psalmie możemy znaleźć Pana Jezusa. Wenn nicht er, wer dann hat erfahren, dass Feinde ihn verfolgt haben, ihn nach dem Leben trachteten, als er auf dieser Erde war. Kto, jak nie on, mógł doświadczyć tego, że nieprzyjaciele go prześladowali, nastawali na jego życie, gdyby tutaj na tej ziemi? Aber ich möchte gerne heute Nachmittag den Schwerpunkt auf den vierten Punkt, auf die vierte Sichtweise legen. Ale dzisiaj po południu chciałbym położyć, rozważyć ten psalm w ten czwarty sposób. Und das ist die Frage, was hat dieser Psalm mir zu sagen, uns als Gläubige heute? I to jest ten sposób, co ma ten psalm mnie dzisiaj, nam jako wierzącym w dzisiejszych czasach do powiedzenia. Denn auch da ist es so, die ganze Bibel spricht zu uns. Bo i to jest też prawdziwe, że cała Biblia przemawia do nas. Und passen wir gut auf? Czy dobrze uważamy? Sie spricht nicht überall über uns. Aber immer und überall zu uns. Nie zawsze mówi o nas, ale zawsze przemawia do nas i wskazuje nam coś. Und wir müssen uns auch hier fragen, was hat dieses Wort uns heute zu sagen? I też musimy postawić sobie pytanie, co dzisiaj to słowo ma nam do powiedzenia. Im ersten Vers haben wir etwas gelesen von diesem Vertrauen auf Gott. W pierwszym wierszu czytaliśmy o tym zaufaniu do Boga. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Pan światłością moją i zbawieniem moim. Das kann jeder Gläubige sagen. To może powiedzieć każdy wierzący. Was hat denn David davon verstanden? Co Dawid z tego rozumiał? Wie eingeschränkt war doch sein Verständnis von Gott. Jakże było ograniczone jego możliwości rozumienia, pojmowania Boga. Im Vergleich dazu haben wir doch viel, viel mehr. Porównując do tego, to my dzisiaj o wiele, wiele więcej możemy wiedzieć. Wir haben das ganze Wort Gottes, die Bibel in unseren Händen. Bo mamy całe Słowo Boże w naszych rękach. Dawid tego nie miał. Wir haben den Geist Gottes in uns wohnen. Das hatte David nicht. Mamy Ducha Świętego, który mieszka w nas. Tego Dawid nie miał. Und deswegen können wir umso mehr sagen, der Herr ist mein Licht. I dlatego o ileż bardziej możemy powiedzieć, Pan jest światłością moją. Und wir verstehen gut, was das heißt. I doskonale wiemy, co to znaczy. Gott ist Licht. Bóg jest światłem. Lesen wir im ersten Johannesbrief. Pierwszy list Jana. Im Johannes Evangelium ebenso. W Ewangelii Jana tak samo. Er ist das Licht und kam auf diese Erde in die Finsternis. On jest tym światłem. Ta światłość przyszła na świat. Gott hat sein Licht leuchten lassen auf dieser Erde in der Person des Herrn Jesus. Bóg pozwolił, by ta światłość zaczęła świecić na tej ziemi w osobie Pana Jezusa. Und auch wir, die wir in Sünde gelebt haben, waren in der Finsternis, in der Welt. I my, którzy byliśmy w grzechu, żyliśmy w tej ciemności w świecie. Aber jetzt, wenn wir an den Herrn Jesus geglaubt haben, ihn angenommen haben, dann ist Licht in unserem Herz. Ale gdy uwierzyliśmy w Pana Jezusa, gdy go przyjęliśmy, to teraz to światło jest w naszych sercach. Die Eigenschaft Gottes als Licht ist, dass er die Sachen so zeigt, wie sie wirklich sind. I to, że Bóg, ta cecha Boża, że jest światłością, oznacza, że Bóg wszystkie rzeczy pokazuje takimi, jakie są. Das können wir alle gut verstehen. Rozumiemy to dobrze. Im Licht kann man genau sehen, wie sich die Sachen verhalten. Bo właśnie jak jest dobre światło, to można dobrze ocenić, jaka dana rzecz jest. Im Dunkeln kann man das nicht erkennen. Jak jest ciemno, jak jest mrok, nie widać tego. Und wir brauchen Gottes Licht in unserem Leben, auf unserem Weg, um zu erkennen, wie die Sachen wirklich sind. I potrzebujemy tego światła Bożego, by móc rozpoznać, jak się dane rzeczy mają. Man kann es auch umdrehen. Można to też odwrócić. Außerhalb des Herrn Jesus gibt es kein Licht. Poza Panem Jezusem nie ma światła. Wenn wir wissen wollen, wenn wir Fragen haben, dann finden wir nur bei dem Herrn Jesus die Antwort. Jeśli chcemy coś wiedzieć, jeśli mamy pytania, jeśli chcemy zapytać, to tylko u Pana mamy odpowiedź. Aber jetzt ist auch das Licht in uns. Ale teraz to światło jest w nas. Gott angenommen haben. Gdy Boga przyjęliśmy. Und jetzt dürfen auch wir ein Licht sein für die Menschen um uns her. I teraz my możemy być tym światłem dla ludzi wokół nas. Aber er ist auch mein Heil. Ale on jest też zbawieniem moim. Und das wissen wir, Herr Jesus ist unser Heiland. I wiemy to dobrze, Pan Jezus jest naszym zbawcą. Unser Retter. Naszym ratownikiem. Auch das ist wahr und zeigt uns das Neue Testament. To nam też pokazuje Nowy Testament. In ihm haben wir Heil und Erlösung. W nim mamy zbawienie i wybawienie. Ohne ihn haben wir nichts. Bez niego nie mamy nic.
Wenn du niedergedrückt bist und traurig bist, vielleicht über Umstände in deinem Leben. Jeśli jesteś przytłoczony, jeśli jesteś smutny okolicznościami twojego życia, dann möchten wir uns gerne ermuntern, um auf den Herrn Jesus zu schauen. To możemy takie pokrzepienie ci powiedzieć: spójrz na Pana Jezusa. Er ist Licht und Liebe. On jest światłością i miłością. Und er gibt uns alles, was wir brauchen für unseren Weg. I on daje nam wszystko, co potrzebne w naszej drodze. Und manchmal ist das schwer zu lernen. Czasami ciężko się tego nauczyć. Wir denken manchmal, es fehlt uns dies, es fehlt uns das. Bo często mówimy, tego i tego mi brakuje. Wir denken vielleicht, ich wäre glücklich, wenn ich dies oder das hätte. Albo lepiej by mi było, gdybym miał to i to. Aber dann wollen wir uns alle immer wieder ermuntern, auf den Herrn Jesus zu schauen. Ale wtedy pokrzepiajmy się wzajemnie tymi słowy, patrzmy na Pana. Er ist alles, was du wirklich brauchst. On jest wszystkim, czego naprawdę potrzebujesz. Und dann gibt es den Nachsatz, die Frage, vor wem sollte ich mich fürchten? I jest, następnie jest to jeszcze rozwinięte tym pytaniem, kogoż bać się będę? Geschwister, wir leben in einer Zeit, die geprägt ist von Angst. Bracia i siostry, żyjemy w czasie, który cechuje się strachem. Auch Angst unter Gläubigen. Również i strachem wśród wierzących. Und die Frage ist doch, wovor haben wir eigentlich Angst? I pytanie brzmi, czego się tak naprawdę boimy? Niemand wartet auf Krankheit, auf Schmerzen, auf Leid. Nikt z nas nie czeka na chorobę, na ból, na cierpienie. Natürlich nicht. Oczywiście. Und wir wollen das auch nicht kleinreden. I nie chcemy też tego tak tego lekceważyć. Das tut Gott auch nicht. I Bóg tego też tak nie czyni. Aber er sagt uns, wir sollen uns nicht fürchten. Ale Bóg mówi nam, nie bój się. Und das sind nicht nur schöne Worte. I to nie tylko są fajne słowa. Er gibt uns auch einen Grund dazu. Ale daje nam i powód do tego. Der Jesus ist größer. Pan Jezus jest większy. Komm mit deiner Angst zum Herrn Jesus. Er ist größer als jede Angst. Przyjdź ze swoim strachem do Pana Jezusa, bo on jest większy niż wszelki każdy strach. Wir haben zu tun mit Gläubigen, die haben Angst vor der Krankheit. Mamy do czynienia z wierzącymi, którzy boją się choroby. Die haben Angst vor dem Tod. Boimy się śmierci. Und doch müssen wir uns die Frage stellen. A jednak postawmy sobie pytanie. Wir haben nichts getan, um auf dieser Erde geboren zu werden. Nic nie przyczyniliśmy się do tego, by się narodzić na tej ziemi. Nichts. Nic. Das hat Gott getan. To Bóg uczynił. Und wir sind hier in seiner Hand bis zu dem letzten Augenblick auf dieser Erde. I w jego ręce jesteśmy aż do ostatniego momentu tutaj na tej ziemi. Wir verlassen diese Erde nicht früher und nicht später als zu dem Zeitpunkt, den Gott bestimmt. I opuścimy tą ziemię ani wcześniej, ani później, jak tylko wtedy o tym punkcie, który Bóg ustanowił. Die nächste Minute ist nicht in meiner Hand. Następna minuta nie leży w mojej ręce. Und das wissen wir als Gläubige. I wierzący to doskonale wiedzą. Und wir vertrauen unserem Herrn, dass er es gut macht. I ufamy naszemu Panu, że on to dobrze uczyni. Und dazu möchte ich gerne ermutigen. I do tego chcę dać to pokrzepienie. Der Moment, wenn wir diese Erde verlassen, durch Tod oder durch die Entrückung, liegt in der Hand allein des Herrn. Ten moment, w którym opuścimy tą ziemię, czy przez śmierć, czy przez pochwycenie, jest w 100% w ręce naszego Pana. Vor wem sollte ich mich fürchten? Kogóż bać się będę? Kogóż mam się bać? Wir haben es zu tun mit unserem Heiland. Mamy do czynienia z naszym Zbawicielem, der ist immer gut mit uns meint, który zawsze ma dobre myśli o nas. Und das hängt nicht von unseren Umständen ab. I to nie jest absolutnie zależne od okoliczności, w jakich das jesteśmy. Das hängt nicht von Krankheit oder Trauer. To niezależne jest od choroby czy smutku. Und daran wollen wir ganz festhalten. I tego się trzymajmy. Der Herr ist meines Lebens Stärke. Pan ochroną życia mego albo siłą życia mego. Noch einmal, er hält diese ganze Welt, die ganze Schöpfung in seiner Hand. Jeszcze raz, on cały świat, całe stworzenie ma w swojej ręce. Wenn wir uns überlegen, diese Erde ist ein Staubkorn im Universum. Jeśli sobie uświadomimy, że Ziemia to jest pyłek we wszechświecie. Und auf dieser Erde, diesen Staubkorn in dem riesigen Universum, da leben Menschen. I na tym pyłku w tym wszechświecie żyją ludzie. Und Gott hat ein großes Interesse an dir. I Bóg tak bardzo się tobą interesuje. Und jede Kraft für jeden Atemzug kommt von ihm. I każdy nasz oddech,
Każda ta chwila, że ten moment, że możemy oddychać, pochodzi od Niego. Das heißt also nicht, dass wir gleichgültig werden. To nie chodzi o to, abyśmy zobojętnieli. So wie es die Stoiker gab, die sagten, ach, ist alles egal, Schicksal ist fest. Tak jak to kiedyś stoicy twierdzili, wszystko jest obojętne, bo nasz los jest przypieczętowany. Überhaupt nicht. Nie. Aber wir Christen, wir sollten geprägt sein durch ein sichtbares, festes Gottvertrauen. Ale my, chrześcijanie, powinniśmy być nacechowani takim stanowczym zaufaniem do naszego Boga. In Vers 4 ist ein Vers, den wir doch die meisten von uns sehr gut kennen. Czwarty wiersz jest wierszem, który myślę, że bardzo dobrze znamy, albo większość z nas. Und diesen Vers kann man in drei Sätze einteilen. Ten wiersz można podzielić na trzy zdania. Und diese drei Sätze kann man noch einmal in drei Themen einteilen. I te trzy zdania można znowu podzielić każde na trzy tematy. Möchte kurz versuchen, diese 3x3 Punkte zu erwähnen. I chciałbym krótko te 3x3 punkty wymienić. Das erste, der erste Satz, eins habe ich von dem Herrn erbeten, danach will ich trachten, zu wohnen im Haus des Herrn. Pierwsze, o jedno prosiłem Pana, o to zabiegam, aby mógł mieszkać w domu Pana. Eins habe ich von dem Herrn erbeten. O jedno prosiłem Pana. David geht also zu dem Herrn Jesus und bittet. A więc Dawid idzie do Pana Jezusa i prosi. Hat er nur eine Sache von ihm erbeten? Czy tylko o jedną rzecz przed nim prosił? Sonst nichts? I poza tym nic? Nein. Nie. Sondern hier geht es darum, dass es etwas gab, was ihm am allerwichtigsten war. Tu jest mowa o tym, że była jedna rzecz, która była dla niego najważniejsza. Da gab es vielleicht also eine Liste von Wünschen, die David hatte. Z pewnością Dawid miał całą listę życzeń. Aber da stand eine Sache ganz oben. Ale jedna rzecz była na samej górze. Was ist das bei uns? Jak to u nas wygląda? Gibt es da eine Priorität in unserem Leben? Czy jest jakiś priorytet w naszym życiu? Und was ist das für eine Priorität? Jaki jest ten priorytet? Wir lesen mal im Neuen Testament zwei Stellen, wo wir das auch noch einmal finden. W Nowym Testamencie możemy dwa miejsca przeczytać, gdzie jeszcze raz to znajdziemy. Ich denke an Lukas 10. Łukasza 10. Da finden wir Maria. Tam mamy Marię. Und da steht in Lukas 10, Vers 42, eins aber ist nötig. Maria hat das gute Teil erwählt. 10:42. Niewiele zaś potrzeba, bo tylko jednego. Maria bowiem dobrą cząstkę wybrała. Steht auch eins? Ja. Das heißt, das war am allerwichtigsten. Tu też widzimy tylko jednego, to co jest najważniejsze. Und worum ging es da? O co tam chodziło? Um das Wort des Herrn. O słowo Pana. Sie hörte dem Wort des Herrn zu. Przysłuchiwała się słowu Pana. Er selbst hat es erklärt. I on sam to wyjaśnił, Pan sam to wyjaśnił. Und der Herr Jesus sagt nicht, Martha, dein Dienen ist unwichtig. I wcale Pan nie powiedział, Marto, twoja służba jest nieważna. Hör mal auf, darauf kommt's nicht an. Przestań. O to nie chodzi. Nein. Nie. Sagt er nicht. Nie, tak Pan nie mówi. Marta, es gibt noch etwas Wichtigeres. Pan mówi, Marto, jest coś ważniejszego jeszcze. Das Allerwichtigste, das muss auch uns am Allerwichtigsten sein. I to musi być właśnie dla nas najważniejsze. Das Wort des Herrn zu hören, es aufzunehmen. By słuchać słowa Pana i je przyjmować. Das Zweite, was wir auch finden bei Paulus ist in Philippa 3. Filipian 3 rozdział, to jest druga rzecz, którą u Pawła widzimy. In Philippa 3, Vers 13. 13 wiersz. Eins aber tue ich, vergessend was da hinten, mich ausstrecken nach dem, was vorne ist, jage ich das Ziel anschauend hin zu Christus. Bracia, przechodząc dalej. 14. Zapominając o tym, co za mną i zdążając do tego, co przede mną, zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. Also, was Paulus uns sagt, da gibt es eine Priorität im Leben. To, co nam Paweł tutaj mówi, jest jeden priorytet w życiu. Und das ist auch wieder der Herr Jesus. I znowu jest nim Pan Jezus. Bei Maria sehen wir, dass die Priorität ist, den Herrn Jesus in seinem Wort zu suchen und ihm zuzuhören. Jeśli chodzi o Marię, to widzimy, że jej priorytetem było szukać Pana Jezusa w Jego Słowie. Und bei Paulus lernen wir, dass der Herr Jesus auch das Ziel ist, was wir anschauen sollen, dem wir nachjagen sollen. I również u Pawła widzimy, że Pan Jezus jest też jego celem, na który mamy patrzeć i za nim podążać. Und zwar nicht nur als ein Ort. I to nie jako jakieś miejsce. Nicht nur den Herrn Jesus im Himmel vor Augen zu haben, um ihn dann dort einmal zu
zu treffen. Nie tylko mieć Pana Jezusa przed oczami, by kiedyś gdzieś w niebie go spotkać, sondern dass es auch jetzt schon und hier schon ein Ziel ist, den Herrn Jesus zu ehren und ihm nachzujagen. Ale teraz, tu już teraz szukać Pana Jezusa i iść za nim. Wir wollen also von David lernen, diese Priorität, den Herrn Jesus ganz vorne in unser Leben zu stellen. A więc od Dawida uczmy się tego, by Pan Jezus był priorytetem w naszym życiu i na pierwszym miejscu. Und dann nicht nur das als eine Form zu sagen, sondern auch wirklich danach zu leben. I nie tylko jako taka forma, którą wypowiadamy, ale by pokazywać to w życiu, by żyć tym. Das zweite, was ich besonders finde in diesem Vers, ist, dass David sagt, danach will ich trachten. Druga rzecz, która jest szczególna w tym, to jest, gdy Dawid mówi, oto zabiegam. Das ist das nicht merkwürdig? Czyż nie jest to coś szczególnego? Überhaupt nicht. Nie. Was wir lernen ist, dass David auf der einen Seite betet. To, czego się uczymy, to widzimy, że z jednej strony Dawid prosi o to. Aber dass auf der anderen Seite auch eine Konsequenz, eine Entschiedenheit in seinem Leben. Ale z drugiej strony jest konsequencja i zdecydowanie w jego życiu. Danach will ich trachten, das heißt, ich tu alles dafür. O to zabiegam, to znaczy, że ja wszystkiego, co tylko mogę, dokonuję, by to osiągnąć. Und das ist ganz wichtig. I to jest bardzo ważne. Ich habe mich schon oft ertappt dabei, dass ich um etwas gebeten habe. Ja już się nieraz złapałem na tym, że o coś się modliłem. Und dass ich dann so gelebt habe wie vorher. A żyłem dalej jak do tej pory. Wisst ihr, das passt nicht zusammen. A to nie współgra. Wir müssen auf der einen Seite beten. Z jednej strony musimy się modlić. Und auf der anderen Seite ganz uns einsetzen dafür, dass das, um was wir beten, auch möglich wird. A z drugiej strony musimy dać wszystko, co w naszej mocy, aby to się stało. Ich kann nicht den Herrn bitten als Beispiel um Bewahrung für mich. Na przykład, nie mogę Pana prosić o zachowanie dla siebie. Und dann so leben, indem ich über die Straße laufe, um nach den Autos umzuschauen, indem ich mich in Gefahr bringe. I potem żyć tak, na przykład, że będę przebiegał przez drogę, nie bacząc na przejeżdżające samochody i sam siebie doprowadzając do niebezpieczeństwa. Aber sehr oft leben wir so. Ale właśnie bardzo często tak jest, że tak żyjemy. Vielleicht nicht ganz so offensichtlich und leicht erkennbar. Może to nie jest tak jawne, jak teraz ten przykład i tak od razu widzialne, widoczne. Aber ganz oft tun wir genau das. Ale właśnie często tak się to zdarza w naszym życiu. Ich bitte den Herrn, dass mich rein bewahrt. Proszę Pana, aby mnie zachował w czystości albo czystym. Und dann begebe ich mich in Gefahr. I sam wchodzę w niebezpieczeństwo. Ich schaue mir Dinge an, die nicht gut sind für mich. I oglądam rzeczy, które są niedobre dla mnie. Und ich beflecke mich. I brudzę się. Und genau das meine ich. Das passt nicht zusammen. I to mam na myśli właśnie. To tak nie pasuje, nie współgra. Wenn ich bete, Herr, zeig mir eine Möglichkeit, das Evangelium weiterzusagen. Jeśli modlę się, Panie, pokaż mi, jaka jest możliwość, by głosić Ewangelię. Aber ich lasse jede Gelegenheit aus, wo das möglich wäre. Ale rezygnuję z każdej okazji, gdzie byłoby to możliwe, by głosić Ewangelię, to nie pasuje. Ich weiß nicht, was das in deinem Leben ist. Nie wiem, jaka to może być rzecz w twoim życiu. Aber ich muss mich selber ins Licht Gottes stellen. Ale sam się muszę postawić w świetle Bożym. Um mich überprüfen. I dać się sprawdzić. Ich meine, dass ein Luther mal gesagt hat. Myślę, że to właśnie są słowa Marcina Lutra. Dass er so beten würde, als ob das tun gar nichts helfen würde. Że on ma się tak modlić, tak żarliwie modlić, jak gdyby od jego czynów nic nie zależało. Und dass er so sich einsetzt und arbeitet, als würde alles beten nicht helfen. A z drugiej strony ma tak o to wszystko zabiegać, jak gdyby modlitwa mu nic nie dała. Und das ist genau der Punkt bei David hier. I właśnie to jest ten punkt u Dawida. Er betet und er entscheidet sich auch danach zu leben. On modli się usilnie i również zabiega z całych sił o to. Das gehört zusammen. I to jest wspólnie razem powiązane. Noch ein anderes Beispiel. Jeszcze inny przykład. Wenn ich dafür bete, dass der Herr Menschen hinzuführt, jeśli modlę się o to, by Pan przywiódł ludzi, dann ist das sicher ein schönes und gutes Gebet. To, by Pan przyprowadził ludzi do zgromadzenia, to jest to z pewnością piękna i dobra modlitwa. Aber wenn ich nicht bereit bin, auch alles dafür zu tun,
Ale jeśli nie jestem gotowy, by wszystko ku temu uczynić, to nie mogę oczekiwać na to, że Bóg uczyni to, co ja sam mogę uczynić. Was war es jetzt, was David hier auf dem Herzen hatte? Co David miał teraz na sercu? Er wollte wohnen im Haus des Herrn. On, aby mógł mieszkać w domu Pana. Das ist der zweite Satz. To jest drugie zdanie. Ja. Er wollte wohnen im Haus des Herrn. Was müssen wir uns auch davor stellen? Jak sobie to wyobrazić? Als David das hier schrieb, gab es noch gar keinen Tempel in Jerusalem. Gdy David to pisał, nie było jeszcze świątyni w Jerozolimie. Der Tempel wurde erst von seinem Sohn Salomo gebaut. Zbudował ją dopiero Salomon. Es gab aber die Stiftshütte. Ale był namiot przymierza. Und das war der Ort, wo Gott gesagt hat, dort will ich inmitten meines Volkes wohnen. I to było miejsce, w którym Bóg powiedział, tam będę przebywał pośród ludu mojego. Kann es jetzt sein, dass David wirklich meinte, dass er Tag und Nacht dort in dem Tempel sein sollte? Czy to faktycznie mogło oznaczać, że Dawid miał pragnienie, by dzień i noc być w tym przybytku? Wie soll das gehen? Jak miałoby to być możliwe? Dawid hatte eine Familie. Miał rodzinę. Dawid hatte eine Arbeit. Miał pracę. Er musste als König das Volk regieren. Musiał rządzić, musiał panować nad tym ludem. Wie ging das denn praktisch? Jak to miało się odbyć w praktyce? Nun, es fällt uns nicht schwer zu verstehen. To nie jest chyba trudne do zrozumienia. Was David meinte war, dass er ganz nah bei dem Herrn sein wollte. To, co Dawid ma na myśli, to jest to, żeby zawsze być blisko Pana. Er wollte ganz in Gemeinschaft mit ihm leben. Zawsze, by być w społeczności z Nim. Das war für David wirklich nicht leicht. I nie było to dla niego wcale łatwe. Ist das für uns nicht viel, viel einfacher? Czy dla mnie jest o wiele łatwiej? Der erste Johannesbrief spricht davon, dass wir in Gemeinschaft sind mit Gott. Pierwszy Jana mówi o tym, że mamy społeczność z Bogiem. Unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit dem Sohn. Mamy społeczność z Ojcem i z Synem. Wie ist das möglich? Jak to możliwe? Ist das durch die Vergebung unserer Sünden? Przez przebaczenie grzechów? Nein. Nie. Das ist durch das neue Leben, was wir von Gott bekommen haben. To jest przez nowe życie, które otrzymaliśmy od Boga. Wir haben göttliches Leben in uns. Mamy Boże życie w nas. Und in diesem Leben haben wir immer Gemeinschaft mit Gott. I w tym życiu mamy zawsze społeczność z Bogiem. Das ist eine Stellung, eine Position, in der wir als Kinder Gottes sind. To jest to stanowisko, pozycja, w jakim się znajdujemy jako dzieci Boże. Also wer bekehrt ist, braucht dann auch nicht darum beten, dass er in Gemeinschaft mit Gott ist. Kto jest nawrócony, nie musi wcale prosić o to, by był w społeczności z Bogiem. Er ist es der Stellung. On ma tą społeczność jakby z urzędu, z tego nawrócenia. Jetzt gibt es auch eine praktische Seite. Ale jest też praktyczna strona. Und das ist die Frage, ob wir in dieser Gemeinschaft auch wirklich leben. I to ta praktyczna strona brzmi, czy faktycznie żyjemy w tej społeczności. Oder wissen wir alle, dass es oft nicht so ist. I wiemy wszyscy, że często tak nie jest. Woran liegt das? Od czego to zależy? Das liegt daran, dass wir Dinge in unserem Leben haben, die diese Gemeinschaft unterbrechen. Są rzeczy w naszym życiu, które łamią czy zakłócają tą społeczność. Das ist Sünde. To jest grzech. Das ist nicht immer eklatante, sichtbare, böse Taten. Nie zawsze są to takie jawne, widzialne przez wszystkich złe czyny. Aber das kann auch ganz einfach Egoismus sein, Hochmut sein, Neid sein. To może być równie dobrze egoizm, pycha, zazdrość. Und wenn wir solche Dinge in unserem Gedanken zulassen, dann gibt es eine unterbrochene Gemeinschaft mit Gott. Jeśli dopuścimy takie myśli w naszych do siebie, to przerywa społeczność z Bogiem. Wie können wir praktisch in Gemeinschaft mit Gott leben? Jak możemy praktycznie żyć w społeczności z Bogiem? Wir haben unsere Arbeit zu tun. Mamy do wykonania swoją pracę. Können nicht 24 Stunden am Tag die Bibel lesen und beten. Das funktioniert nicht. Nie da rady, by 24 godziny na dobę modlić się i czytać Biblię. Aber praktisch möchte Gott, dass wir immer so leben, dass wir jederzeit Kontakt mit ihm haben. Ale praktycznie Bóg chce, abyśmy tak żyli, abyśmy o każdej porze i czasie mieli z Nim kontakt. Du bist am Arbeiten. Pracujemy. Und dann kommt eine Schwierigkeit. I pojawia się jakaś trudność. Und dann kannst du in deinem Herzen sofort mit dem Herrn darüber sprechen. I w swoim sercu natychmiast możesz zwrócić się do Pana. Und warum tue ich das manchmal nicht? Dlaczego ja tak czasem nie czynię? Weil ich mich nicht darum kümmere.
Bo się sam zaczynam troszczyć. Weil ich mich vielleicht nicht interessiere, was der Herr dazu zu sagen hat. Bo może niespecjalnie mnie ciekawi, co Pan ma do powiedzenia na ten temat. Oder vielleicht, weil ich ein schlechtes Gewissen habe wegen bösen Gedanken vor einiger Zeit. A może mam zanieczyszczone sumienie z powodu moich złych myśli. Seht, wenn wir als Gläubige in Verbindung, in Gemeinschaft praktisch mit Gott leben, sind wir jederzeit zu diesem Kontakt bereit. Jeśli jako wierzący będziemy mieli takie stanowisko, to wtedy o każdej porze, w każdej chwili jesteśmy gotowi do kontaktu z Bogiem. Und das ist das, was Gott möchte. I to jest to, czego Bóg sobie życzy. Dass wir Freude haben an dieser lebendigen Beziehung jeden Tag mit dem Herrn Jesus. Abyśmy mieli radość z tej żywej społeczności z Panem Jezusem. Das ist das, was David meinte, er möchte wohnen. To jest to, co miał Dawid na myśli. On chciał mieszkać. Er möchte nicht nur mal dahin gehen und mal zu Besuch sein, er möchte dort wohnen. Nie tylko, że przychodzić w odwiedziny, on chciał mieszkać. Das heißt zu Hause sein. To znaczy być zadomowionym. Sind wir zu Hause bei dem Herrn Jesus? Być mieszkańcem. Czy jesteśmy mieszkańcami u Pana Jezusa? Wir wollen doch nicht zu Besuch bei ihm sein. Nie chcemy tylko tak wpadać na odwiedziny do Niego. Natürlich kann man das auch anwenden auf die Zusammenkünfte. Oczywiście to można też odnieść do zgromadzeń. Aber ich glaube nicht, dass das der erste Gedanke hier ist. Ale myślę, że to nie jest ta pierwsza myśl tutaj. Sondern lecz dort zu sein, wo der Jesus ist, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Pierwszą myślą jest być tam, gdzie jest Pan, mieć z Nim społeczność. Dann spricht er davon alle Tage meines Lebens. Potem on mówi wszystkie dni życia mego. Und auch das ist sehr ermunternd. I to jest też pokrzepiające. Diese Gemeinschaft mit dem Herrn, diese gelebte Gemeinschaft ist nicht etwas für Sonntag allein. Ta społeczność, ta żywa społeczność z Panem, to nie jest coś na niedzielę. Das ist nicht eine on-off Beziehung. To nie jest taki przełącznik włącz-wyłącz. Sondern es immer. Ale zawsze ciągle. Auch am Montag. Również w poniedziałek. In den Schwierigkeiten des Alltags. Również i w trudnościach dnia codziennego. Alle Tage meines Lebens. Wszystkie dni życia mego. Und das auch nicht etwas nur für junge Leute oder Mittelalter, sondern oder ältere, sondern für alle. I to nie tylko dla młodych, albo może w średnim wieku, czy tylko dla starszych, dla wszystkich. Und dann haben wir den dritten Satz, um anzuschauen die Lieblichkeit des Herrn und nach ihm zu forschen in seinem Tempel. I następne zdanie mamy, by oglądać piękno Pana, i w języku niemieckim jest, by szukać Go w świątyni Jego. Wenn wir in Gemeinschaft mit dem Herrn leben und uns dann mit ihm beschäftigen, dann werden wir seine Herrlichkeit sehen. Jeśli będziemy w społeczności z Panem, będziemy z Nim żyli, to będziemy oglądali Jego wspaniałości. David wollte die Lieblichkeiten des Herrn anschauen, betrachten. Dawid chciał oglądać piękno czy wspaniałości Pana. Widzimy, jak to współgra. Gdy mamy Pana przed naszym sercem, a nie tylko tak od czasu do czasu na Niego spoglądamy, może w niedzielę, ale patrzymy na Niego. Hebrajebrief spricht von betrachtet den. List do Hebrajczyków mówi, rozważcie tego. Das heißt richtig hinschauen. To oznacza, zajmijcie się nim. Dauerhaft. Ciągle. Mit Energie, mit Entschiedenheit. Poświęćcie energię, wasze zdecydowanie. Was geschieht dann? Co się wtedy dzieje? Dann werden wir seine Schönheit entdecken. Wtedy odkryjemy Jego wspaniałości. Seine Herrlichkeit. Jego piękności. Dann wird uns das nach oben ziehen. To pociągnie nas to w górę. Unsere Herzen und unseren Weg. Nasze serce, naszą drogę. Und diese Lieblichkeit, ich weiß nicht, wie das bei euch steht, da steht in Anmerkung bei mir auch Huld. Bei uns ist die Schönheit. Die Schönheit, okay. Diese Schönheit hat mehrere Seiten. I ta piękność ma więcej stron. Wenn wir uns mit dem Herrn Jesus beschäftigen, dann wird er uns groß. Gdy się Panem zajmiemy, to On będzie dla nas wielki. Und dann können wir auch Gott, dem Vater, etwas erzählen von diesen Schönheiten. I wtedy Bogu Ojcu będziemy mogli nieco opowiedzieć o tej piękności. Wenn wir am Sonntag zusammenkommen, um den Herrn anzubeten, was bringen wir mit? Gdy w niedzielę rano zgromadzamy się, to co przynosimy, co wynosimy z tego? Das ist genau das hier. To jest właśnie to, co tutaj jest. Etwas bringen, was ich mir vorher angeschaut habe, was ich betrachtet habe. Mogę przedłożyć tylko to, czym się wcześniej zajmowałem, co wcześniej oglądałem. Könnt ihr Schwestern das auch tun? Czy wy, siostry, też to potraficie czynić? Przecież wy macie milczeć w zgromadzeniu. Natürlich, ihr habt genauso eine Verantwortung wie die Brüder. Oczywiście, macie taką samą odpowiedzialność jak i bracia. Ihr habt einen Einfluss auf die Anbetung aller Versammlungen.
Wy macie wpływ na to uwielbienie, które jest tutaj wśród wszystkich zgromadzonych. Jetzt bin ich doch einmal bei der Zusammenkunft. I teraz wracam do tego zgromadzenia, do uwielbienia. Was bringst du mit? Co przynosisz? Als Schwester. Jako siostra. Als Bruder. Jako brat. Haben wir vorher gebetet, dass Gott uns zur Anbetung führt? Czy pomodliliśmy się wcześniej, aby Bóg przywiódł nas do tego uwielbienia? Haben wir in den Tagen davor uns beschäftigt mit den Schönheiten des Herrn Jesus? Czy dni wcześniejsze zajmowaliśmy się wspaniałościami Pana? Können wir Gott dem Vater etwas erzählen über den Herrn Jesus, seinen Sohn? Czy Bogu Ojcu możemy coś opowiedzieć o Jego Synu? Und Anbetung ist ja nicht das, was ein Bruder sagt in einem Gebet. I uwielbienie to nie jest to, co brat wypowiada w modlitwie na przykład. Die Brüder sprechen ein Gebet. Bracia wypowiadają modlitwę. Ein Lied vor. Podają pieśń. Dann singen wir das gemeinsam. Śpiewamy ją. Wir sind dankbar, dass wir das tun können. Jesteśmy wdzięczni, że możemy to czynić. Wir lesen ein Bibelteil. Przeczytamy wiersz. Aber das ist nicht Anbetung. Ale to nie jest uwielbienie. Sondern das soll unsere Herzen zu dem Herrn Jesus bringen, damit dann in jedem Herzen to wszystko ma nas razem przywieść w naszych sercach do tego, by w sercu powstało, wzniosło się uwielbienie z serca. Gott sucht in jedem Herzen von uns allen Anbetung. Bóg szuka w sercu każdego z nas tego uwielbienia. Ihr Schwestern seid Priester, genauso wie die Brüder. Wy siostry jesteście kapłanami dokładnie tak samo jak i bracia. Und diese Anbetung in den Herzen sind die Gedanken über den Herrn Jesus und seine Schönheit. I to uwielbienie to są te myśli, które mamy w sercach o Panu Jezusie i o Jego piękności. Anzuschauen die Schönheit des Herrn. By oglądać piękno Pana. Wir wollen uns auffordern, uns ermutigen, das mehr zu tun. Dodajmy sobie odwagi, abyśmy to czynili. Du brauchst niemand anderen dazu. Nie potrzebujesz kogoś do tego. Potrzebujesz tylko swoją Biblię. Du schlägst sie auf. Otwierasz. Und du suchst den Herrn Jesus in seinem Wort. I szukasz Pana Jezusa w Jego Słowie. Dein Herz wird voll und glücklich über diese wunderbare Person. I Twoje serce wypełni się i będzie szczęśliwe z powodu tej osoby. Aber das geht nur in der Gemeinschaft mit dem Herrn. Ale to jest możliwe tylko, gdy mamy społeczność z Panem. Und nach ihm zu forschen in seinem Tempel. Aby szukać, aby badać go w świątyni Jego. Das Forschen hier, to szukanie, das ist noch stärker als nur anzuschauen. To jest jeszcze coś więcej niż tylko przyglądanie się. Wenn man etwas erforschen möchte, dann muss man das wirklich mit Energie untersuchen. Jeśli coś chce się zbadać, to trzeba poświęcić temu energię, by to zbadać. Wenn Wissenschaftler etwas erforschen, dann ist das oft ein mehrjähriges Projekt. Jak naukowcy coś chcą zbadać, to jest to zazwyczaj wieloletni projekt. Das ist nicht so, dass man mal eben sich was anguckt und dann hat man das verstanden. To nie jest tak, że popatrzą na coś i mówią, już wiemy wszystko. Forschungsprojekte gehen über viele Jahre. Te projekty badawcze trwają czasami dziesiątki lat. Kennen wir das? Znamy to? Forschen wir in seinem Wort? Badamy Jego Słowo? Graben, sich damit beschäftigen. Das ist damit gemeint. To jest właśnie to badanie, to szukanie, tak w cudzysłowie mówiąc, grzebanie w tym słowie. Und das Schöne ist, je mehr man gräbt und je mehr man forscht, desto mehr entdeckt man auch. I to, to co jest piękne, jest to, im bardziej badamy, im bardziej się wgłębiamy, tym więcej poznajemy. Oft kratzen wir nur so an der Oberfläche. Często bywa tak, że my tylko tak po powierzchni coś. Und man entdeckt dann, dass da noch viel mehr vergraben liegt. Ale można odkryć, że te kilka warstw niżej jest o wiele więcej. Und je mehr man aus dem Wort Gottes entdeckt, desto mehr stellt man fest, wie wenig man weiß. I im więcej się odkrywa ze sobie Słowa Bożego, to tym bardziej stwierdzamy, że tak niewiele jeszcze wiemy. Ale nie chcemy szukać gdzieś, sondern in seinem Tempel. Ale w świątyni Jego. Und da schließt sich der Kreis. I wtedy ten krąg się zamyka. Wir werden nur erfolgreich sein bei diesem Forschungsprojekt, wenn wir an der richtigen Stelle graben. Będziemy mieli sukces w tym projekcie badawczym tylko jeśli będziemy szukać we właściwym miejscu. Im Tempel, da wo Gott wohnt. W świątyni, gdzie Bóg mieszka. In Gemeinschaft mit ihm. W społeczności z Nim. Und wir können viele Beispiele in der Bibel finden über Männer Gottes. I możemy wiele przykładów w Słowie Bożym znaleźć o mężach Bożych. Denk mal gerade an Abraham. Na przykład Abraham. Je mehr Abraham sich mit Gott beschäftigte, je mehr er gehorsam war und das tat, was Gott wollte,
Im bardziej on się Bogiem zajmował, im bardziej był posłuszny i czynił to, co Bóg chce, desto mehr offenbart sich Gott ihm. Tym więcej, tym bardziej Bóg mu się objawiał. Könnt ihr mal nachlesen im ersten Buch Mose. Przeczytajcie pierwszą Mojżeszową. Am Anfang hat er nur gesagt, komm raus aus deinem Land, komm in das Land, was ich dir zeigen werde. Na początku Bóg mu tylko powiedział, wyjdź z ziemi swojej. Und dann, als Abraham das tat, dann sagt ihm Gott mehr. I gdy to Abraham uczynił, wtedy Bóg mu więcej powiedział. Und so geht das von Kapitel zu Kapitel. Immer mehr zeigt Gott sich. I tak rozdział po rozdziale, gdy czytamy, to widzimy, że Bóg coraz więcej i bardziej się pokazuje. So ist das bei uns auch. Tak to jest też u nas. Im bardziej się tymi pięknościami Pana interesujemy, desto mehr wird unser Verständnis und auch unsere Freude über ihn wachsen. Tym bardziej wzrasta nasza radość i poznanie Jego osoby. Das haben wir für Ergebnisse in Vers 5 und 6. Jakie mamy rezultaty w 5 i 6 wierszu? Zum einen gibt er uns Schutz. Po pierwsze daje nam kryjówkę. Er wird mich bergen in seiner Hütte. Skryje mnie w szałasie swoim. Er wird mich verbergen im Verborgenen seines Zeltes. Schowa mnie w ukryciu namiotu swego. Und drittens auf einen Felsen wird er mich erhöhen. Postawi mnie wysoko na skalę. Was sagt das? Co nam to mówi? Eine Hütte oder ein Zelt scheint uns nicht sehr sicher zu sein, oder? Szałas czy namiot nie wydają nam się zbyt pewne, bezpieczne. Wir hätten jetzt uns lieber so ein Schloss, so eine Festung, so eine Burg vorgestellt. Zdecydowanie wolelibyśmy tutaj jakąś budowlę, jakiś zamek, coś, co jest, co ma mury. Mit meter dicken Mauern und einem Schutzwehr. Z jakimś metrowej grubości murem albo i większym, z jakimś stropem solidnym. Aber das braucht es nicht. Ale to jest niepotrzebne. Weil der große Unterschied ist, in dieser Hütte, in diesem Zelt, da ist er. To nie ma znaczenia, bo w tym namiocie, w tym szałasie jest on. Der Jesus sagt, wenn du dich mit diesem Wunsch, wie wir das in Vers 4 betrachtet haben, wenn du dich damit beschäftigst, Pan Jezus mówi, jeśli się zajmujesz tym, co widzieliśmy w 4 wierszu, dann wirst du ganz nah bei mir sein. To będziesz bardzo blisko mnie. Und das ist der Ort, wo es am allersichersten ist. I to jest to najpewniejsze miejsce. Denken wir an Petrus, der dem Herrn folgte, von weitem. Pomyślmy o Piotrze, który szedł za Panem z oddali. Die Gefahr entstand dann, als diese Distanz größer wurde. I to niebezpieczeństwo zwiększało się, gdy się dystans powiększał. Ganz nah bei mir Jesus ist es am allersichersten. Blisko Pana jest najpewniej, najbezpieczniej. Kein Feind kann uns etwas anhaben. Żaden nieprzyjaciel nas nie może dotknąć. Keine Zweifel, keine Angst, keine Sorgen können uns niederdrücken. Żadna wątpliwość, żadne troski, nic nas nie przytłoczy. In seiner Hütte, da ist er. W jego namiocie jest on. In seinem Zelt, im Verborgenen, wo keiner drankommt, da ist er. W tym miejscu, gdzie nikt nie może dojść, tam on jest. Auf einen hohen Felsen, wo niemand drankommt, da ist er, da sind wir sicher. Wysoko na skalę, tam, gdzie nikt się nie może dostać, by zaszkodzić. Und Vers 6? Szósty wiersz. Da wirkt Gott ein Lobopfer. Tutaj Bóg daje nam tą ofiarę pochwalną. Ein Opfer des Jubelschalls will ich opfern in seinem Zelt, will Psalmen singen dem Herrn. W namiocie jego będę składał ofiary przy okrzykach radości, ofiary dziękczynne, ofiary radosne. Im Neuen Testament lesen wir davon, dass in Hebräer 13, dass die, lass uns das kurz lesen, die Lippen Lob opfern für Gott. Hebräer 13, Vers 15, bitte. Przeczytajmy Hebrajczyków 13:15. Przez Niego więc nieustannie składajmy Bogu ofiarę pochwalną, to jest owoc warg, które wyznają Jego imię. Das ist genau das, was der Jesus sucht. To jest to, czego Pan szuka. Dass unser Herz voll ist von Dank und Lob. By nasze serce było pełne dziękczynienia i chwały. Wer anders als die Erlösten können Gott Lob und Dank bringen? Kto, jak nie wykupieni, mogą Bogu przynosić tą cześć i chwałę? Und das nicht nur, wenn wir in den Stunden zusammen sind. I nie tylko, gdy tutaj jesteśmy zgromadzeni. Sondern auch durch die Woche. Ale i również w tygodniu. Das heißt nicht, dass wir jetzt buchstäblich immer singen. To nie oznacza, że ciągle mamy śpiewać. Aber dass unser Herz erfüllt ist mit Freude und mit Lob und mit Dankbarkeit. Ale by nasze serce było wypełnione radością, dziękczynieniem i... Dankbarkeit? Dziękczynieniem. Und das ist wie ein Aufzug, wie eine Spirale. I to jest jak taka spirala, która ciągle idzie coraz wyżej. Und wir entscheiden uns, ob wir uns nach oben bewegen oder nach unten.
I to my decydujemy, czy nasza droga idzie do góry, czy na dół. Je mehr wir uns mit dem Herrn Jesus beschäftigen, desto mehr wird Lob und Dank in unserem Herzen aufsteigen. Im więcej się Panem zajmujemy, tym większa cześć i chwała może wznosić się z naszego serca. Und je mehr wir uns mit uns selbst beschäftigen, mit unseren Umständen, mit den Problemen unserer Zeit. Im bardziej zajmujemy się samymi sobą, naszymi problemami, tym, co nas otacza, desto mehr wird unser Herz bedrückt, wir bekommen Angst und Furcht. To tym bardziej nasze serce jest uciśnione i zaczynamy się bać. Und Lob und Dank wird ersterben auf unseren Lippen. I ta cześć i chwała zamiera w naszych ustach. Wie schön, wenn Gott bei uns diese Frucht findet. Jakże piękne, gdy Bóg ten owoc będzie mógł u nas znaleźć. Wir wollen schließen mit dem letzten Vers dieses Psalms. I chcielibyśmy zamknąć ten ostatnim wierszem tego psalmu. Harre auf den Herrn. Miej nadzieję w Panu albo spolegaj na Panu. Vertrauen. Warte. Habe Hoffnung. Habe Hoffnung, ja. Vertraue ihm. Ufaj mu. Er wird es gut machen. On dobrze uczyni. Auch wenn er nicht so handelt in deinem Leben, wie du dir das wünschst, er macht keinen Fehler. Nawet jeśli on nie zadziała tak, jak ty sobie tego byś życzył, to on nie popełnia błędów. Der Herr möchte dein Vertrauen wachsen sehen. Pan chce zobaczyć, jak wzrasta twoje zaufanie do Niego. Sei stark. Bądź mocny. Nicht indem wir auf eigene Kraft vertrauen. Nie w tym, że będziemy ufali swojej sile. Das wird schief gehen. Nie, to się nie powiedzie. Aber unsere Stärke ist in dem Herrn. Ale nasza siła jest w Panu. Wie wir ganz in Vers 1 gelesen haben. Tak jak w pierwszym wierszu mogliśmy czytać. Ihm wollen wir vertrauen. Jemu chcemy ufać. Und Mut fassen. I mieć odwagę. Und mit Freude vorangehen ihm zur Ehre. I iść z radością ku Jego chwale. Es lohnt sich heute schon mit dem Herrn Jesus zu leben. To opłaca się, by zacząć, albo by już dzisiaj żyć z Panem.